Siema, siema, jak ja jestem Begulino i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba, sobie w górę, o, tam na dole macie taki czerwony guzik, subskrybuj. Sprawdźcie, żeby był szary, bo podobno słyszałem, że jest jakiś nowy dźwięk, jak się zasubskrybuje, czy coś takiego, nie wiem, weźcie to sprawdźcie i napiszcie w moim komentarzu, czy to prawda, czy zostałem oszukany. Dobra, dzisiaj nagrywam odcinek, który bardzo, bardzo długo był wyczekiwany przez was, bardzo dużo osób go chciało. Pisaliście i na live'ach, i na Instagramie, i na Discordzie, jak i wszędzie pisaliście w komentarzach, żebym nagrał takie coś, więc nagrywam takie coś, doczekaliście się. Dosyć trudny to odcinek, ale jestem chyba w miarę dobrze przygotowany do niego, więc no, zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, też macie link w opisie oczywiście standardowo. No i dobra, przejdźmy może do odcinka. Ale o co chodzi w tym odcinku? Bardzo dużo osób pytało, jak zacząć w GTA Online w 2021 roku, jak to zrobić, od czego zacząć, co najpierw kupić, jak to się wszystko zaczęło, jak budować swoją przestępczą karierę w GTA-u. W GTA 5 Online przecież. Nie jest to jakoś trudne, wymagające ani nic, po prostu przyda wam się kilka potrzebnych rzeczy, standardowych rzeczy. Opowiem wam, co potrzeba, od czego zacząć, czego nie robić, jakie błędy popełniacie, co po prostu zrobić, żeby było dobrze, żebyście mieli wszystko fajnie ułożone. Od razu powiem tak, dlaczego się znajdujemy w domu? Po pierwsze chciałem się pochwalić moją nową chatę, którą sobie kupiłem, a po drugie zaczniemy od domu. Bardzo dużo osób robi błąd, bo jeżeli kupicie pierwszy swój dom za ileś tam miliardów, milionów, aż wam nawet pokażę Days 8 Exclusive. Nie, to są biura, przepraszam was, okonę was trochę, tu jest Days 8 zwykłe. Dobra, tu kupujemy sobie dom. I najtańsze, od najniższej. Od najniższej, czekajcie, zaraz przejdziemy, czekajcie. Tutaj jest za 200 tysięcy dom, który umożliwia wam opcję robienia napadów. On się znajduje tylko nie w takiej lokalizacji, ale po prostu nie chcę się za mapą, tutaj będzie szybciej. Bo jeżeli będę szedł tą mapą, to po prostu się zaraz zgubimy. A ja chcę to jak najbardziej uprościć. O, mamy, to jest ten najtańszy dom, znajduje się on tutaj w tej lokalizacji, tutaj. To jest najtańszy dom, który możecie sobie kupić do napadu. Jeżeli kupicie sobie taką najtańszą rezydencję, odblokowuje wam się takie tablice z napadami. Zatem jest 5 napadów. Fleka, ucieczka z więzienia, skok na Human Labs, seria fundusze oraz Pacific Standard. Jeżeli oglądacie moje streamy albo śledzicie mniej więcej moje streamy, to wiecie, że ostatnio robię małą serię streamów, gdzie po prostu kontynuowaliśmy wszystkie napady po kolei, robiliśmy wszystkie przygotowania, napady z widzami. Po prostu ogólnie się bawiliśmy i dosłownie 400 tysięcy może na plus wyszedłem, może trochę mniej. Naprawdę, nie opłaca się robić tych napadów, niestety to jest jedno wielkie oszustwo i scam. Powiem wam tak, nie opłaca się to robić. Przeliczając koszty wydatków, wkładu własnego w przekąski, inne potrzebne amunicje, jakieś tam pojazdy czy coś, po prostu to się nie opłaca, nie róbcie tego. Jeden wielki cheating, naprawdę. Tak samo jak dużo ekskluzywnych fur. Też pewnie się zastanawiacie, czy warto to kupować. Jeżeli nie macie jeszcze kasy, nie kupujcie tych ekskluzywnych fur. Pokażę wam właśnie furę, którą najlepiej kupić. Wchodzicie sobie właśnie na Sandra, zaczniemy od najtańszej. Wchodzimy sobie tak tutaj mniej więcej według cenki. I jest to Karin Kuruma opancerzona, która znajduje się o tutaj, tak. 525 tysięcy kosztuje. Ja mam akurat przecenę, wy będziecie mieli za chyba za 600 albo za coś 400, nie wiem. Coś takiego. Jest to pojazd prawie że całkowicie opancerzony, ma tutaj kuloodporne szyby, jak widzicie. Po prostu pojazd rakieta, petarda można powiedzieć. Opłaca się ją kupić, jeżeli jesteście początkującymi graczmi i robicie jakieś misje, na pewno wam ułatwi. Potem jak będziecie już bardziej zaawansowani, kupcie sobie opresora. Co to jest opresor? Jest to latający bot, który jest bardzo pożądany w grze. O, dokładnie, opresor MG2. I to jest tak, jeżeli będziecie chcieli mieć rakiety do tego opresora, jeżeli będziecie chcieli mieć rakiety, żeby on strzelał rakietami i innym czymś takim cheatingiem, wchodzicie sobie dalej na Warstocka. I tutaj macie tak zwanego Tier Beta. O, nawet jest raz na promocji, musicie sobie kupić po prostu warsztat. Warsztat pojazdów. Im tam lecicie opresorem, modyfikujecie pojazd. Ale nie na tym odcinek polega. To były mniej więcej takie pojazdy, które trzeba kupić. Ale teraz przejdźmy do sedna odcinka, to co jest najważniejsze. Jeżeli jesteście nowi w GTA, to po prostu wchodzicie online, akcje rozegraj, akcje stworzone przez Rockstar. I tutaj macie tak zwane tryby adwersarza oraz misje. Tylko to robimy. Jak widzicie, tutaj akurat mamy kilka misji premiowanych. O, tu mamy misję premiowaną. Jak rozpoznać misję premiowaną? Po prostu piszę dwa razy RP oraz dwa razy Money. I robicie po prostu takie misje, ale zazwyczaj są tryby adwersarza premiowane. Wchodzicie sobie tutaj i też szukacie właśnie takich premiowanych misji. Dlaczego premiowane? Rockstar po prostu czasami premiuje misje, na których więcej można zarobić. I jest to bardzo, bardzo opłacalne i po prostu bardzo wam to polecam, bo możecie na tym bardzo dużo zarobić.
oraz wbić tam jakiś tam większy level. Naprawdę jest to bardzo opłacalne i można się na tym na początku dorobić. Kiedyś były inne plany startowe, teraz jest inny plan startowy. Ja wam tłumaczę właśnie ten najlepszy. Praktycznie, że najlepszy. Jak widzicie, na bogactwo nie narzekam. Kilka autek sportowych mam. No, z treści garaży ich mam. Dobra, nieważne. Jeżeli zarobicie swoją pierwszą gotówkę, wchodzicie sobie w pieniądze i usługi, wchodzicie sobie tutaj, na Macebank, wchodzicie sobie i bierzecie sobie tak zwane salony gier. Nigdy nie kupujcie salonów gier gdzieś tutaj na zadupiach. Nigdy. Kupujcie dosłownie wszystkie, wszystkie rzeczy kupujcie tutaj właśnie, wszystko kupujcie w mieście, bo to po prostu jest najbliżej. Bo nie będziecie musieli się męczyć z jakimiś tam przygotowaniami, po prostu będziemy mieli wszystko pod nosem. I tu jest najtańszy salon gier właśnie, więc po prostu kupujcie taki najtańszy salon gier i odblokuje wam się opcja napadu na Diamond Casino. Opcja ta jest bardzo fajna i bardzo przydatna, chociaż nie jest ona tam jakaś nie wiadomo jaka cudowna. Ale jeżeli chcecie trzepać kasę na początek, to naprawdę wam, bardzo wam polecam opcję albo na kasyno, bo trzeba do tego wam po prostu jednego znajomego, albo też możecie wybrać troszkę droższą opcję, ale bardziej opłacalną, czyli kupujecie sobie kosatkę, czyli właśnie taką łódź podwodną i odblokowujecie sobie funkcję robienia napadów na Cayo Perico. O tym też w innym odcinku, bo to nie jest odcinek, gdzie będę je wam jeździć i pokazywać dosłownie co jak się robi, bo to nie na tym odcinek polega. Odcinek jest co najlepiej kupić i jak najlepiej zacząć w GTA, a nie jest to odcinek pokazowy, gdzie będę jeździć z lokalizacji do lokalizacji i wam pokazywać po prostu jak co robić, bo to może być w innym odcinku, bo to naprawdę nie jest odcinek na tym i nie piszcie żadnych zaraz komentarzy, że nic tu nie pokazałem. To nie jest odcinek pokazowy co macie robić, tylko to jest po prostu odcinek co macie po prostu zakupić jako pierwsze, co najlepiej kupić, jak najlepiej zacząć. Bo bardzo dużo osób robi po prostu błędy, że pierwsze zarobione pieniądze jakieś tam na misję albo na coś wydaje na jakieś super samochody, na jakieś motory bezsensowne, na jakieś tam super auta, jakieś ciuchy. To nie jest potrzebne, to wam nie jest potrzebne. Najbardziej to wam jest potrzebne albo salon gier, albo właśnie kosatka. Powiem wam tak, salon gier opłaca wam się bardzo kupić, bo na tym możecie naprawdę bardzo dużo pieniędzy zarobić. Na kosatce tak samo możecie bardzo dużo pieniędzy zarobić, bo to są napady. A jeżeli... Właśnie pozdrawiam wszystkich widzów na sesji. Poza tym jak kupicie na przykład sobie, nie wiem, dom albo coś, to jest potrzebne, ale to jest takie bardziej, wiecie, takie dla ekskluzyw. Bo to nie jest jakoś tam, wiecie, wymagające. Fabryki też wam się nie przydadzą, to nie jest ten czas. Bunkier też wam się nie przyda, to też nie jest ten czas. Bunkier to był dobry 2020-2019, bo 2021 rok jest bardzo, bardzo, wiecie, ciężkim rokiem. Dobra, jeżeli już kupicie sobie tam te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli tam bunkier, przepraszam, pomyliły mi się już roki, kupicie sobie właśnie takie coś jak kosatkę, kupicie sobie takie coś jak salon gier, to przyda wam się potem takie coś jak bunkier i mobile centrum operacyjne, ale spokojnie, na bunkrze nie będziecie zarabiać pieniędzy, nie. To nie te czasy. W bunkrze po prostu potrzebujecie bunkier, żeby było przechowania do mobilnego centrum operacyjnego. Bunkier kupujemy tak samo na Macebanku. Wchodzimy na stronę. I po prostu wchodzimy sobie bunkry, dobra, i kupujemy po prostu sobie najbliższy bunkier, ja mam ten. Wchodzimy sobie, kupujemy, nic tu nie ulepszamy, bo to nam nie jest potrzebne, kupujecie po prostu najtańszy z najtańszych bunkrów, jaki jest możliwy. Nawet może być gdzieś na zadupiu, bo akurat na tym nie będziecie zarabiać. I potem wchodzimy sobie znowu na Warstocka i kupujemy po prostu mobilny system operacyjny i na miejscu 3 musi być po prostu przechowania pojazdów. I kupujemy i to się tak naprawdę nam przyda, tu już więcej nam nic nie jest potrzebne. I ostatnią praktycznie rzeczą, która nam jest jeszcze potrzebna, jeszcze 3 albo 4 rzeczy zostały do omówienia. Przyda nam się jakiś tam fajny samochód od Beniego, albo najlepiej pojazd z Arena War. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. To jest tak, pojazd od Beniego to tam, ominmy to, bo to tam jest taka, wiecie. Chodzimy tutaj na Arena War, kupujemy pojazd, albo kupujemy gotowy, kupujemy. Ale zastanawiacie się, po co te pojazdy? No jak to po co? Żeby je kopiować na masową skalę i żeby po prostu trzepać siano, tak! Mamy XXI wiek, XXI rok. Nie będziemy zarabiać na bunkrach, na fabrykach, na nie wiadomo na czym i tracić czasu. Kopiujecie dowoli, jak tylko to jest możliwe. I tak naprawdę to było na tyle w tym odcinku. Wytłumaczyłem wam tak naprawdę, co trzeba kupić, czego nie robić. Nie był taki odcinek super ekstra rewelacyjny, że nie wiem, że... Teraz pojedziemy sobie do biura, pokażę wam co i jak. Później wam pokażę to, bo to nie jest ten rok, co trzeba, tak. W 2019 były popularne takie filmy, jak się robiło jeszcze import-eksport, nie? Sorry, mamy 21, a nie 2019, więc...
taki trochę niezrozumiały odcinek dla większości, ale takie są czasy, więc ja tego nie przeskoczę, więc ja mogę tylko wam powiedzieć, żebyście zostawili suba, łapkę w górę, trzymać się i cześć, do zobaczenia już w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam was na dzisiejszego live'a o godzinie 19, więc siemaneczko!